Skąd w Polakach taki ogromny głód mieszkaniowy? Mieszkanie jest symbolem, własne mieszkanie. Jest symbolem bezpieczeństwa, ale też trwałości. Dla rodziców jest symbolem, że odrobili swoją lekcję, że zostawią swoje dzieci z ich mieszkaniami. To jest związane z tym, że my jesteśmy w Polsce, pomimo otwarcia na wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych czy sposobów życia, też w jakimś stopniu konserwatywni. Pamiętam jeszcze z 10 lat temu, kiedy niemiecka dyrektorka w polskiej firmie przy kawie mówi mi: słuchaj, wszyscy moi pracownicy biorą dodatkowe roboty z uwagi na kredyty, bo wszyscy chcą mieć swoje mieszkania. W Niemczech mieszkania się wynajmuje. Ona nie mogła się zadziwić. Potem pokazałem jej wyniki badań, że w Polsce i w Hiszpanii, w odróżnieniu na przykład do Holandii czy Anglii, aż 75% rodziców uważa, że są odpowiedzialni do końca życia za szczęście i dobrobyt materialny swoich dzieci. A w krajach anglosaskich częściej jest tak, że rodzice mają poczucie, że są łukiem, który wypuszcza strzałę. Więc ten nasz konserwatyzm, w pewnym sensie może jakiś dobry, może nas wyróżniający, z drugiej strony powoduje, że i dzieci, a bardzo często też ich dorośli rodzice i dorosłe dzieci, no, zażynają się, żeby mieć to swoje mieszkanie, które jest jakimś takim symbolem. I to wychodzi poza kalkulacje stricte biznesowe. No właśnie, bo finansowo to chyba nie jest zbyt dobre rozwiązanie brać kredyt na tak długi okres, kilkudziesięcioletni, spłacać de facto dwukrotną wartość zaciągniętych zobowiązań, a jednak mimo wszystko coś w nas takiego jest, że dążymy do tego za wszelką cenę. Jest w nas też coś takiego, że gdy zaciągamy kredyt, gdy zaciągamy jakieś zobowiązania, no noble z ekonomii behawioralnej są już na ten temat, my idealizujemy przyszłość i swoje możliwości. W momencie, kiedy ta moja chciwość, w najlepszym też pozytywnym rozumieniu tego słowa, żeby mieć to coś swojego, działa, jestem skłonny używać całej swojej inteligencji, żeby najbardziej pozytywny i optymistyczny scenariusz rozpatrywać i żadnego innego. W związku z tym nawet nie jestem świadom ryzyka, które podejmuję, a odsuwam od rozmowy kogoś, kto mnie przed tym przestrzega. To wymaga sporo samoświadomości, sporo samorefleksji i wspólnej refleksji. Dobrze, że ją podejmujemy. Nie jest to troszkę spadek mentalności po PRL-u jeszcze, kiedy z własnością prywatną wiemy, jak było i teraz dostaliśmy to troszkę w genach po rodzicach, mówię tu o pokoleniu obecnych 30-latków, że jednak ta własność mieszkania, nawet jeśli ona jest w banku, to jest dla ciebie najważniejsze. Zwłaszcza w świetle nowych badań na tak zwaną epigenetykę wynika, że DNA się nie dziedziczy, ale modulator genów, RNA, tak. Na przykład w Holandii zbadano bardzo ciekawą sytuację, kiedy w ich historii też był głód, który dotknął dekadę. Okazało się, że dla wnuków, tych, którzy głodowali, kwestia robienia zapasów jedzenia i stosunku do jedzenia jest inna niż dla statystycznego Europejczyka. Więc coś w naszym RNA narodowym, choćby związanym z PRL-em, absolutnie może być. I wtedy, kiedy musieliśmy być ubezwłasnowolnieni prawie że moralnie, mentalnie, a również materialnie, to dzisiaj takie poczucie, że mam to swoje, może być jakąś formą kompensacji tamtych lęków i tamtych upokorzeń.